Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nagrywa się, nagrywa. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejną grę, gdzie będę starał się wygrać, co jak zapewne Państwo wiedzą, rzadko się zdarza, ale postaram się. Zapraszam Państwa na grę, do której dostęp jest jeszcze przez 3 dni na Steamie, przez 3 dni z hakiem. Gra ta zowie się Batalion 1944. Jak Państwo widzą, ale może uruchomię grę i w trakcie będziemy sobie rozmawiali. Jak Państwo widzą, o, coś ściąga znowu. Cóż on takiego ściąga? O, tu sobie zostawimy więcej, bo na pewno Państwo chcą sobie na mnie popatrzeć. No dobra, chyba pokazuję wszystko. Lech Wałęsa, który temi ręcoma, jak sam pokazywał, obalił komunizm. Co do tego zdania są podzielone, natomiast wiadomo, że w siedzibie UBECI obalił, jak mówił historyk profesor Cęckiewicz. Ja nie wiem, proszę nie mieć do mnie winy. Obalił wiele butelek alkoholu. Ale nie sam, co troszeczkę ujmuje mu chwały, bo pomagało mu w tym wielu osób. Ale powtarzam, to są słowa profesora Cęckiewicza, który badał akta. Ja nie wiem. Ja oficjalnie słyszałem, że on sam temi rękoma obalił komunę. Wracając do tematu, pan Lech Wałęsa obalił komunizm i miał Matkę Boską w klapie. Korwin-Mikke jest znany ze swojej muchy. A ja jestem znany, że wielkiego wodza Jana Sobieskiego trzymam zawsze na serduchu. Nagrywa? Dobra. Szanowni gra... Jezu, co ja gadam. Start. Szanowni Państwo, gra Batalion 1944, zabili go i uciekł. Biega się i strzela. I wystarczy, tylko trzeba celnie strzelać. No i co? O. Training. Dobra, postrzelamy, szanowni państwo. Niemca! Aha, co to jest? Jakieś jednostrzałowe? Co to jest w ogóle? Strzeliłem w ogóle, czy nie? No ale to się powinno ruszać, żebym wiedział, że strzeliłem. Co to jest? Jakiś shotgun? Kurwa, i tam widzę, jakieś samoloty są. Szanowni Państwo, może się tak zdarzyć, że ja od Państwa... Aha, czy tu trzeba... Może się zdarzyć, że ja od Państwa odejdę na jakiś czas. Dlatego, że czekam na kuriera z zegarkiem. Już doszedł twardy, znaczy twardy dysk. No, nie taki twardy on. Czy to na krótkie odległości? Zamówiłem dysk 1 terabajt i szybciutko czekam na zegarek. Robi unpacking. Unpacking, kurde, miałem się nauczyć. Biorę unpacking. Jak się zmienia broń? E? F? O, F. Czekam na zegarek. Montuję dysk 1 terabajt SSD. Na tym złączyłem 2. Nie wiem, czy nie będzie problemów, jak to będzie działało. Ściągam grę Ghost, coś tam, Breakpoint i tak dalej. Sobie będziemy dzisiaj grać. Dlaczego? Dlatego, że fajnie to strzela. Fuck, fuck! Szwajne! German Szwajne! Fuck, 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 fuck! Sup? Nie, powiem Państwu tak. Fajne odczucia ze strzelania. Dopracowali broń. To trzeba sobie przyznać jasno. Co tu jest? Jakaś pepesza? F.
Gdzieś tu powinno pisać, czy co to jest za broń. Jak ciągnie do góry, zobaczcie. Dobrze odwzorowane. Nie da się strzelać takim ciągłym ogniem, tylko trzeba kontrować do dołu, bo jak strzelasz, to idzie do góry. Dobra. Kurwa, fajne, że wszedłem w ten trening. Dawaj tutaj. W co by tu sobie postrzelać? Lecimy z każdą... z każdą giwerką. No, to jakiś kastracik taki. No, to chyba jakaś snajperka. Ba! Dobre! Tu będzie snajperka. Kurwa! Się przybliża. Przeładowanie. O, ten tak wy... O! Kurwa, dobre te butelki! Są jeszcze jakieś? Może jak... Nie no, powiem Państwu, że mi się to podobać zaczyna. Ja jestem prostym chłopaczyną, ale i lubię proste gry. Ma być wszystko strzelać, fajnie ma być. Aha. Głos fajny. No. Weźmiemy teraz. Zajebiste. Kurwa, ale by se tak postrzelał troszkę. To są te same na górze? Są chyba te same broni w ogóle. No to, zajebiste. Dobra. Bierzemy sobie tutaj jakiś. Też fajne. A jak strzelimy w beczkę, wybuchnie? No fajna zabawa, powiem Państwu. Podoba mi się to. Zobaczymy, co oni tutaj mają. Bomba lotnicza. No, trochę głupi... głupi pomysł, żeby do tego strzelać. No ale to jest gra, więc... Roman zapomniał, że to gra. Strzelił w bombę lotniczą. Nie przeżył. Kurwa! Dawaj, zobaczymy, co w tym bunkrze będzie. Powiem Państwu, że podoba mi się. Szkoda, że beczki nie wybuchają. Dawaj następna jakaś giwerka. A gdzie granaty? Dobra, biegniemy postrzelać z artylerii. Powiem Państwu, że... Kurwa, nieźle. Dobra, niech oni przysyłają, kurczę, ten zegarek nowy. Powiem Państwu, że mam trochę wyrzuty sumienia. Kurde. Mam troszeczkę wyrzuty sumienia, że go kupiłem, ale powiem Państwu, że ten dam komuś w prezencie. Nie ma co trzymać w domu. Albo sobie zatrzymam w sumie. Nie, no chyba dam w prezencie G-Shock. No średnio. Tu nie chodzi o to, że ja się po prostu jestem bombą, tylko chodzi o to, że... No i co, to nie da się przejść? Tylko chodzi o to, że... Ja po prostu jestem przyzwyczajony do wskazówek. Na przykład wyszedłem z puszkiem na spacer i co chwila musiałem patrzeć na zegarek, bo nie byłem w stanie zapamiętać godziny. Po prostu tak mózg mój jest przystosowany. Natomiast powiem Państwu, że gdy... No dlaczego się tych granatów nie da wziąć? Natomiast powiem Państwu, o, to są trzonkowe niemieckie, zajebiste są, ale nie da się ich wziąć.
Dlaczego? E, F. Ciekawe dlaczego. No i dlaczego tam się nie da wejść? Aha, zablokowane jest. No szkoda, bo myślałem, że w tej grze może można samolotami latać i z artylerii strzelać. Szkoda. Czyli gra jest bardzo okrojona, ukochani radiosłuchacze. Nie da się wejść. No i powiem Państwu, że może głupio zrobiłem. Kupiłem go, bo był w promocji za 3 paki. A dlaczego granatów nie ma? Może są gdzieś tutaj. Może przeoczyłem. Tego jeszcze chyba nie miałem. Fajny! To Sten jest, czy co to jest? No co to? Kurwa. Aha. Chyba Luger niemiecki. Dlaczego granatów nie można wziąć? No i powiem Państwu, że nie wiem, czy dobrze zrobiłem, kupując zegarek kolejny. Ale dobra tam, spacebar. Fajny. No nie mogę ze stołu zejść, co to. I powiem Państwu, że może źle zrobiłem, no ale tak zrobiłem, tak się stało, no i nie ma co teraz na to. Stało się, to się stało się, nie ma co gadać, tak? Się stało się. Poza tym wpadłem na genialny pomysł, który już mnie zupełnie zrujnuje. Ale ja lubię czasami tak robić, bo wtedy będę może miał większą motywację do... Może wtedy będę miał większą motywację do zarabiania pieniążków. Jeszcze muszę to obgadać z zaufanymi ludźmi. Mianowicie chciałbym kupić kartę RTX, zacząć grać w Minecrafta. No mam i 7 tą poprzedniej generacji, tą wersję 8. Więc już miałbym sprzęt super. I Państwo powiedzą, po co, skoro moja karta wystarcza? No chciałbym grać w gry na absolutnie możliwych detalach. To jest raz. A druga sprawa jest taka, że mam okulary do VR-u. I chciałbym się pobawić w tym VR. Ale najważniejsza rzecz to jest to, że Minecraft zaczyna coś przypominać w ogóle na tych RTX-ach. A jak już mam kupować kartę na najbliższych 5 lat pewnie, to też nie kupię 2060, tylko kupię na przykład 2080. Żeby moc mi wystarczyła na wiele lat. Jak mam robić kanał gamingowy, to sprzęt musi być, wiadomo, że nie najlepszej jakości, bo mi nie stać, ale no porządny. Wszystko musi chodzić elegancko. Jeszcze myślę, dobra, wychodzimy do gry. Settings. Choose weapon. Aha, choose team. Axis. No i co, jak z tego wyjść? Exit to my menu. Chciałbym też kupić kartę do nagrywania gier, ale muszę się dobrze dowiedzieć u chłopaków. Mamy trochę sprytnych chłopaków na forum, więc na pewno mi powiedzą dobrze. Na pewno mi dobrze powiedzą, czy karta się opłaca, bo to za 600, to mówię, jak już mam takie pieniądze wydać, ten dysk, to wszystko. Nie, co to znaczy free for all? Unranked. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jakbym miał kartę do nagrywania, porządną kartę graficzną, wszystko by było, mógłbym się naprawdę zająć grami i po prostu przechodzić te gry. Może by się kiedyś udało, słuchajcie. Może by się kiedyś udało. Może te 100 tysięcy subów nawet mieć. Jakbym się postarał, popracował trochę. Nie wiedziałem, że tą grą można grać Niemcami.
Będziemy zabijać aliantów. Z góry mówię, do polskich braci nie strzelam. A do innych strzelam, bo to gra przecież. Czekaj, jak to strzela? Pyk, 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 pyk. Kurwa. To się idzie na drysiarza. Wychodzisz, kurwa, który? Kurwa, który? Kurwa, kto śmiał? A, nikt mnie już teraz nie zdenerwuje, nie dam się naciągnąć na nerwy. Jestem oazą spokoju. Bach, 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 zaraz tu frajerów się... Man verwundet! Kurwa, co to się stało? Zabili mnie? No w sumie się cieszę, bo nazistę zabili. Granie Niemcami jest dobre, bo... Ciebie zabiją, to dobrze, nie zabiją, to też dobrze. To teraz ja widzę chyba, jak Niemiec gra, tak? Czy to był amerykański żołnierz chyba? Dobra, teraz się nie dał zaskoczyć. No to takie czerwone opaski tu po prostu wszystkim wskazywały, gdzie ten człowiek jest. Dobra, niech chłopaki giną, a ja tutaj się zabunkruję. Bo w życiu trzeba być ostrożnym. Nie, tutaj mi mogą zdjąć stąd. Co mam? Pistolet i granat. Nie, granatu nie mam. Mam tylko kastet z nożem. Kurwa! Tak, tak, tak! No przecież strzelałem do niego! Kurwa, co to jest? Skandal! Zgłoszę to do prokuratury. Dobry był skubany, skoczył i z góry strzelił. Skatman, wiecie co to jest skat? Skatman. Taki piosenkarz. Lepiej nie wpisujcie tego skat w internecie, a na pewno nie w obrazkach. Powiem Państwu, że się prawie zwymiotowałem, dawałem psom, moja przyciółka zostawiła takie dwie szyje. I tam krew wylewałem z tego do zlewu. Nie mogłem, teraz coś jadłem, śniadanie jadłem, jajka i po prostu jak sobie wyobraziłem w tym zlewie tą krew, to mi po prostu znowu miałem odruch. Ja po prostu nie mogę jeść mięsa, tak, mam takie wyrzuty sumienia, że zwierzęta cierpią przez to, że ja sobie chcę coś zjeść. I to jest po prostu nieuczciwe, tak, mając tyle jedzenia, żeby po prostu wpierdalać mięso. Dobra, ja się tu schowam. Mogłem tylko lepszą broń wybrać. Kurczę, już mi wychodziło prawie. Tak jak Korwin w dyskusji z feministkami powiedział, że jak oni tam się upierali, że tam jakiś gej i ta pani profesor Piątek chyba, tak? Jak się upierali, że w związkach jednopłciowych rodzą się dzieci, to Korwin powiedział, że już widzi, jak główkę widzi, tak? U mężczyzny, jak się rodzi. Nie, no po prostu... Dobra, to jest ostatnia rozgrywka, szanowni państwo, bo... Zaraz załatwię paru jeleni. I tyle. Czyli trzeba się ruszać i skakać. Strzelać, ruszać. O tak trzeba.
Wygrana, round wygrana. O kurwa, wygrałem coś. Pierwszy raz w życiu coś wygrałem. Half time. No, kurwa. Tak się gra, a nie jak wy tam gracie, przegrywacie ciągle. Uczcie się od najlepszego. No. Dobra, ostatnia gra i zobaczymy te inne tryby i wypad, bo czekam na ten zegarek. Dobra, idźcie chłopcy przodem, ja będę was tu ubezpieczał z tyłu. Kurwa! Uciekam. Odsłoniłem plecy, niedobrze. Biec, biec. Skakać i biec. Kurwa! Nie, to jest skandal po prostu. Przecież mu strzeliłem w klatę kilka razy. Nie no, to jest po prostu żenada. Zgłaszam tę grę. Do plokulatury. Jak to mówił pan Testowilon, do prokuratura, do prokuratury, do prokuratury, dla prokuratora, dziury w dupie. Play Armory Training Battle Rank Play. Dobra, gramy w competitive. Nie, kurczę, nie, trzymajcie mnie, kolejna gierka, kolejne konto do założenia, tak? No i co? Kurwa, zagramy. Nie wiem, jak państwo myślą, czy dobrze robię z tą... Czy dobrze robię z tą kartą graficzną? Eliminate the enemy. Chciałbym się przejechać tym amerykańskim jeepem z II wojny światowej. To chyba miało 30 parę koni, czy 40? Ciekawe jak to jeździło. Ciekawe czy miało asystenta pasa ruchu. ABS, poduchy. Poduchy to miało jak się cytatą dziewczynę wzięło. No to ja jestem Niemcem czy Amerykaninem? W sumie już nie wiem nic. Widzicie, kochani, raz. Aha, zabili już mnie, nie? Dobra, zabili mnie i... Kurwa, to swój jest chyba. Ja nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. Trzeba gdzieś chodzić i strzelać. To strzelam! O. Bal, bal! Bal! Kurwa, kim ja jestem? Aha, Axis jestem. Czy jestem szwabskie nasienie? Czyli strzelam do aliantów. No, to teraz wam pokażę, chłopaki. Czekaj, to który biegnie? Swój czy... Nie, mój. Kurde. Trzeba skakać. Skakać, szanowni państwo, i biec. To jest recepta na sukces. Biec. Ciągle biec. Nigdy się nie zatrzymywać. Ciekawe, czy się da biznes z tego działa. Nie da się. Ja pierdolę, że możesz na to tracić czas. To jestem w szoku. Zaraz tu się frajera kiedyś zdejmie. Kurwa! Krótko z frajerami! Tu nie ma litości! Tak, zabij, zabij. Zabijać teraz. Dobra, wychodzę z tego. Dobra, szanowni państwo, powiem tak. Jeśli ktoś z państwa, poczekam aż będzie, wróci obraz. Szanowni państwo, w moim życiu zaznałem niewiele przyjemności i muszę państwu wyznać, że usunięcie tej gry będzie dużą przyjemnością,
ale nie bardzo dużą. Są większe przyjemności w życiu. Zemsta na wrogach, zarobienie pięknych pieniędzy, poznanie, bliższe poznanie pięknej kobiety. Tak szczerze mówiąc, uważam, że gra w wymiarze grania, broni, dźwięku. Jeśli ktoś lubi takie strzelanki, to jak najbardziej może się podobać. Ja natomiast nie lubię tracić czasu na takie rzeczy. Wolę sobie godzinami filmiki oglądać na YouTube. Nie, no to żart. Może też nie żart i wielka szkoda, że nie żart. Kurde, jak się pochlastałem, się goliłem i pochlastałem. Szanowni Państwo, mi się ta gra nie podoba. Zdecydowanie z największą rozkoszą usunę ją teraz, żeby zrobić miejsce na inne gry. No i czekam na zegarek i oczywiście zapraszam Państwa na kolejny unpacking na kanale albo Marek Kotoński, albo Radio Sam 2, ale raczej na kanale Marek Kotoński. Także dziękuję, że Państwo ze mną byli. Chłop w dom, Bóg w dom. Dziękuję serdecznie za suby, lajki i za Państwa opinie, co w tym kanale zmienić, żeby było fajnie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, Szanowni Państwo. Cześć.